Historia Żydów zaczyna się ponad 3000 lat temu. Na pustyni narodziła się idea jednego Boga, który nie toleruje innych bóstw. Monoteizm miał odmienić świat. Wojny i prześladowania rozrzuciły Żydów po całym świecie. W ich dziejach cierpienie i ból przeplatają się z okresami chwały i triumfu. Naród żydowski zrodził wspaniałych filozofów, naukowców i artystów. Tylko w jaki sposób, pomimo tak wielu przeciwieństw, Żydzi zdołali zachować swoją tożsamość? Historia Żydów. Syjon. Mojżesz Mendelssohn, filozof i Żyd, badał dzieje swojego ludu i chciał zmienić jego przyszłość. Mendelssohn został w końcu zaproszony do Sanssouci, Żyd w pałacu pruskiego króla Fryderyka Wielkiego. Czym się zajmujesz, Żydzie? Czymś, czego nie posiadasz. Rozumem. Mojżesz Mendelssohn nazywał się filozofem oświecenia i światowym myślicielem. Jego pisma były czytane nie tylko w Niemczech, ale i w całej Europie. To dzięki swojej sławie został zaproszony do Sanssouci. Podziwiał go saski pierwszy minister, baron von Fritsch. Przybył on do Poczdamu, aby dyskutować ze słynnym Żydem. Mendelssohn wykorzystał zainteresowanie męża stanu, aby przedstawić swoje polityczne postulaty. Tolerancja religijna musi być zagwarantowana dla wszystkich, w tym także dla Żydów i muzułmanów. Pozwólcie nam być ludźmi wśród ludzi. Powinniśmy mieć takie same prawa i obowiązki jak inni obywatele. Baron von Fritsch widział w nim żywy dowód na potwierdzenie fundamentalnej idei oświecenia. Każdy człowiek jest w stanie wyzwolić się z pęt stwarzanych przez pochodzenie społeczne. Spotkanie odbyło się w sąsiedztwie rezydencji pruskiego króla, ale władca nie chciał przyjmować Żydów. Początkowo król odmówił przyjęcia Mendelssohna do swojej Akademii Nauk, mimo że najsłynniejsi pruscy intelektualiści chcieli go mieć w swoim gronie. Ten zaszczyt był dla niego niedostępny, ponieważ był Żydem. W połowie XVIII wieku Berlin liczył 100 tysięcy mieszkańców, z czego 2 tysiące Żydów. Ale nawet ci, którym udało się tutaj osiedlić, mogli być w każdej chwili wygnani. Król pruski mawiał, że w jego królestwie każdy powinien znaleźć zbawienie na swój własny sposób. Każdy z wyjątkiem Żydów. Tolerancja i sprawiedliwość nie były dla wszystkich. Większość Żydów żyła w izolacji od chrześcijańskiego otoczenia. Czytali po hebrajsku i mówili jidysz. Ich prawa do handlu były ograniczone. Wykluczono ich z wielu zawodów. Szczęśliwcy znajdowali pracę w manufakturach założonych przez małą grupę zamożnych Żydów. Mojżesz Mendelssohn także zarabiał na utrzymanie rodziny w wytwórni jedwabiu. Jako buchhalter sporządzał bilanse i sprawdzał dochody. Później nazwał to nudną pracą, która zabrała mu najlepsze lata życia. Miał inne plany. Jako prekursor żydowskiego oświecenia, czyli Haskali, chciał walczyć z prześladowaniami swoich współbraci. Jego zdaniem było to możliwe tylko wtedy, gdy Żydzi otworzą się na otaczające ich społeczeństwo i przystosują do niego. Idee Mendelssohna spotkały się z dużym uznaniem wśród wielu Żydów. Pamiątki po nim są przechowywane do dziś. Na przykład te okulary w Muzeum Żydowskim w Berlinie.
Nocami Mendelssohn pracował nad swoimi pismami religijnymi i filozoficznymi. Nabywał także świeckiej wiedzy zakazanej przez rabinów. Oprócz łaciny, angielskiego i francuskiego doskonalił także niemiecki. Mendelssohn jako pierwszy przetłumaczył na niemiecki Torę, 5 pierwszych ksiąg Starego Testamentu. Tekst jest wydrukowany w alfabecie hebrajskim, ponieważ większość Żydów w tamtym czasie znało tylko litery hebrajskie. Celem Mendelssohna było nauczenie niemieckich Żydów niemieckiego. To oczywiście spowodowało silną reakcję rabinów. Mówili oni, że nie wolno traktować Biblii jako narzędzia do nauki niemieckiego. Ale wielu niemieckich Żydów przyklasnęło temu pomysłowi, ponieważ chcieli stać się częścią niemieckiego społeczeństwa. Przyjęli więc z entuzjazmem przekład Biblii i pisma filozoficzne Mendelssohna. Przystosowanie tak, ale tradycje wiary pozostały te same. Stanowcze zachowanie własnej religii i udział w życiu publicznym. Oba te aspekty według Mendelssohna składały się na tożsamość jego współbraci. Bycie oświeconym człowiekiem współczesnym i Żydem. On sam żył świadomie w dwóch światach. Dla żydowskiej społeczności był Mojżeszem z Dessau, tak jego imię było zapisywane w jidysz. Ale jako obywatel pozostał Mojżeszem Mendelssohnem. Zgodnie z jego propozycją powstały pierwsze wolne szkoły żydowskie, dostępne dla wszystkich dzieci. Chłopcy i dziewczęta, chrześcijanie i Żydzi uczyli się razem. Czytali nie tylko religijne teksty. W programie nauczania były niemiecki, przyroda i matematyka. Mojżesz Mendelssohn przekonywał, że taka edukacja to jedyna droga wyjścia z getta. Nowe szkoły, które powstały pod koniec XVIII wieku, pozwoliły na zakorzenienie się Haskali. Młode pokolenie niemieckich Żydów uczyło się w nich żydowskich tradycji, ale także poznawało język niemiecki, kulturę i nauki świeckie. Myśli Mendelssohna znalazły także zrozumienie w świecie chrześcijańskim. Mendelssohn stał się prekursorem żydowskiej emancypacji w całej Europie. Dał wielu Żydom wiarę w siebie i siłę do walki o własne prawa. Jeszcze za jego życia jego postulaty zostały potwierdzone prawnie. Nie w Prusach, ale w Austrii. Edykt tolerancyjny z 1781 roku wprowadził w życie to, czego Mendelssohn domagał się jako praw człowieka. Żydzi stali się pełnoprawnymi obywatelami. Szczególnie Żydzi z Czerniowiec we wschodniej części ówczesnego Imperium Habsburgów wykorzystali swoją szansę. Pomogli w budowie miasta i zasymilowali się do niemieckojęzycznej kultury cesarstwa. Około roku 1900 ponad 1/3 populacji miasta była żydowskiego pochodzenia. Żydowskie Nationalhaus, rodzaj centrum kulturalnego, było wyrazem świeżo odkrytej pewności siebie. Nagrobki z żydowskiego cmentarza odzwierciedlają społeczny awans. Leżą tu prawnicy, dyrektorzy banku i profesorowie. Jest nawet żydowski burmistrz. Językiem Żydów z Europy Wschodniej był jidysz. Żydzi z Czerniowiec energicznie domagali się jego oficjalnego uznania. Dzisiaj tylko kilka osób utrzymuje ten język przy życiu, między innymi pisarz Józef Burg, przywódca żydowskiej gminy. Dźwięk jego słów jest jak słabe echo bogatej niegdyś kultury żydowskiej w Europie Wschodniej.
Kiedy studiowałem na Uniwersytecie w Wiedniu, mój profesor zapytał, jaki jest mój ojczysty język. Odpowiedziałem jidysz. Oczekiwałem, że powie to słynne jidysz to zniekształcony niemiecki. Jidysz to żargon. Ale nie, on powiedział, jidysz, młody przyjacielu, to odrębny język. Józef Burg mieszka w żydowskiej dzielnicy Czerniowiec. Pamięta, że kiedyś było tu ponad 60 synagog i domów modlitwy. Ale tylko nieliczne przetrwały czasy narodowego socjalizmu i komunizmu. Niedaleko od Czerniowiec, na drugim brzegu Dniepru, leżały ziemie pod panowaniem rosyjskim. Tutaj odczuwało się chłodny oddech wielkiego i nieprzyjaznego wrogiego imperium carów, napisał żydowski pisarz Józef Roth. Inny świat na odległym brzegu rzeki, a także zupełnie inne położenie Żydów. Pod koniec XVIII wieku w wyniku rozbiorów Rosja zagarnęła dużą część ziem Rzeczpospolitej. To tam mieszkała większość wschodnioeuropejskich Żydów. Ale caryca nie chciała ich w centrum swego imperium. Zabroniła więc Żydom opuszczać miejsca zamieszkania i utworzyła tak zwaną strefę osiedlenia. Tutaj pod koniec XIX wieku dorastała pisarka Mary Antin, która później wyemigrowała wraz z rodziną do Stanów Zjednoczonych. W swoich książkach opisywała codzienne życie Żydów w carskim imperium. Byłam więźniem, kajdany były przyrośnięte do mojego ciała. Już jako dziewczynka powierzała pamiętnikowi swoje doświadczenia, obawy i nadzieje. Miasto rodzinne Mary Antin, Połock, leży w dzisiejszej Białorusi. Połock, rok 1891. Żydzi żyli we własnej społeczności, pozbawieni praw, często prześladowani przez swoich chrześcijańskich sąsiadów. Rodzice stale powtarzali Mary i jej siostrom, by strzegły się chrześcijan. Mary wspomina, że szczególnie niebezpieczne były chrześcijańskie święta. Wielkanoc była horrorem dla Żydów. Ktoś zaczął rozpowszechniać kłamliwą opowiastkę o zabijaniu chrześcijańskich dzieci i głupi wieśniacy, wściekli i napełnieni wódką, wyruszali, żeby zabijać Żydów. W Rosji carskiej stale dochodziło do pogromów. Wzorzec zamieszek antyżydowskich narodził się w Rosji. Goje rozerwą mnie na kawałki, siekierami, nożami i sznurami. Spalą mnie żywcem. Krzyż, krzyż, co zrobią mi najpierw? Car był głową rosyjskiej cerkwi prawosławnej. Jako obrońca prawdziwej wiary chrześcijańskiej był otwarcie wrogi wobec judaizmu. W kwestii żydowskiej zastosowano rozwiązania praktyczne. 1/3 Żydów powinna zmienić wiarę, 1/3 wyemigrować, a 1/3 wymrzeć z głodu. W połowie XIX wieku 5 milionów Żydów w Rosji mieszkało w wyznaczonej im strefie osiedlenia, jakby w olbrzymim getcie. Trzymali się razem w swoich miasteczkach i dzielnicach. Tak jak w Leticzewie na dzisiejszej Ukrainie. Tylko najstarsi pamiętają, że do lat 40. niemal wszyscy mieszkańcy miasta byli Żydami.
Widzisz, Żydzi nazywali swoje osady Stelt, miasteczko. Małe wysepki w oceanie wyznawców innej religii. Żydom w państwie carów nie wolno było pracować na roli, ale mogli być rzemieślnikami. Ponieważ do Sztetli przybywało coraz więcej ludzi, każde miasteczko miało po 10 kotlarzy, szewców i krawców. Ale mimo biedy i braku miejsca jednoczyło ich zewnętrzne zagrożenie. W archiwum w Kamieńcu Podolskim znajdują się stosy dokumentów z antyżydowskimi prawami wprowadzonymi przez carów. Po upadku Związku Sowieckiego zaczęto je badać. Jedno z tych praw było wyjątkowo nieludzkie. Zmuszało żydowskich chłopców do służby w wojsku. Dokumenty ukazują, że brano nawet 14-15-latków. W wojsku carskim służba trwała 25 lat. Żydowskie gminy same musiały dostarczać rekruta. Niektóre wysyłały kidnaperów. Rodzice wiedzieli, że ich synów czeka piekło. A jeśli ich jeszcze kiedyś zobaczą, będą już obcymi ludźmi, nieznającymi i nierozumiejącymi swojego żydowskiego domu. Za 300 rubli rodzina mogła wykupić małego rekruta. Była to fortuna. Niektóre rodziny zostawiały swój inwentarz, a nawet domy. Rodzice, którzy nie mogli sobie na to pozwolić, posuwali się do niewyobrażalnych rzeczy. Okaleczali swoich synów, obcinali im palce u rąk lub nóg, aby ocalić ich od służby wojskowej. Robili to, by uchronić swoje dzieci przed izolacją od żydowskiej wiary i kultury. W ten sposób Żydzi w carskiej Rosji cierpieli prześladowania już od dzieciństwa. Tylko wiara zapewniała im oparcie i pocieszenie. W momentach, gdy ich niedola była największa, budziła w nich nową siłę. Hasydyzm, nowy ruch religijny, poszukujący bliskości Boga, zyskiwał coraz więcej zwolenników. Wkrótce mężczyźni z długimi brodami, w chałatach i futrzanych czapach byli w każdym sztetlu. Międzybórz na Ukrainie jest ważnym miejscem pielgrzymek także współczesnych hasydów. Tutaj pochowany jest założyciel ruchu, Izrael ben Eliezer Baal Shem Tov. Jedyną drogą, by dać Żydom poczucie własnej wartości, jest pokazanie im, że chociaż są mali, dzięki emocjom miłości i radości mogą być więksi niż ktokolwiek inny. Baal Shem Tov powiedział: kiedy nasze życie jest pozbawione radości, jak Bóg ma z nami pozostać? Bóg odchodzi z miejsca, gdzie panuje tylko rozpacz. Hasydzi ze Stanów Zjednoczonych, Izraela i Europy zbierają się wokół jego grobu. Nie chcą ofiarować się Bogu tylko poprzez modlitwę, ale także poprzez codzienne życie. Całe życie jest służbą Bogu, powinno być zatem przepojone radością. To jest mój wnuk z Izraela, a to mój wnuk z Londynu. Jak widzicie, obaj przyjechali w czymś, co nazywamy ich zbroją. Chcą w ten sposób pokazać, jesteśmy inni od większości ludzi. Chcemy zachować odrębność. Jesteśmy mili, odnosimy się do wszystkich grzecznie, ale jednak z dystansem, ponieważ chcemy zachować naszą wyjątkowość. Where we are.
Obecnie centrum hasydyzmu jest Nowy Jork. Hasydzi podtrzymują tradycję przodków. Wielu z nich jest potomkami imigrantów z Rosji. Zamknięty świat sztetla rozpadał się. Niektórzy szukali oparcia w wewnętrznej wierze, inni zdecydowali się uciec od biedy i prześladowań. Tak jak Mary Antin i jej rodzina chcieli zaryzykować nowy początek. Agencje okrętowe zaczęły reklamować nowy raj po drugiej stronie Atlantyku, Amerykę. Ojciec rodziny, Izraela Antin, pojechał tam, by spróbować szczęścia w nowym świecie. Tylko gdyby mu się powiodło, chciał sprowadzić swoją rodzinę. Mary czekała na tę chwilę 3 lata. W końcu ojciec przesłał im bilety na statek. Planowali szybkie i ciche pożegnanie, ale w sąsiedztwie wieści szybko się rozeszły. Podobnie jak rodzina Antinów, pod koniec XIX wieku z Rosji wyjechało 2 miliony Żydów. Stanowili część wielkiej fali emigracji i mieli jeden cel podróży – Amerykę. Statua Wolności symbolizowała punkt zwrotny między koszmarem przeszłości a nadziejami nowego świata. Boston, rok 1894. Po 3-tygodniowej podróży Mary, jej matka i siostry dotarły do celu. Pierwszym przystankiem był punkt przyjęcia imigrantów w Bostonie. Mary nie widziała swojego ojca od 3 lat. Czy go rozpozna? Ameryka stała się nowym ośrodkiem żydowskim. Większość imigrantów osiadła w Nowym Jorku. Lower East Side stało się ich nowym domem. Tutaj otworzyli sklepy z koszerną żywnością, zakładali szkoły i synagogi. Amerykańska konstytucja zapewniała równe prawa niezależnie od wyznania. Imigranci przybywali z miasteczek Europy Wschodniej do nowoczesnych metropolii. Musieli chwytać się każdej pracy. Trudnili się pracą na dniówki, zbieraniem szmat i handlem obnośnym. Nie mieli wykształcenia, majątku i nie mówili po angielsku. Większość mieszkała w kamienicach czynszowych. Duże rodziny musiały dzielić 2-pokojowe mieszkania. Wielu trudniło się krawiectwem, czego nauczyli się w Rosji. Praca w domu pozwalała im zarobić zaledwie kilka centów. Płace spadały, ponieważ napływ taniej siły roboczej obniżył ceny. Żydowskie kobiety pomagały w utrzymaniu rodzin i odchodziły od swoich tradycyjnych ról. Walczyły w związkach zawodowych przeciwko złym warunkom pracy. Pragnęły lepszego życia dla swoich dzieci, wykształcenia i wyjścia ze slumsów. Matka Mary Antin również się wyemancypowała. Było to widoczne także na zewnątrz. Nie ukrywała już włosów pod chustką, co było tradycyjnie wymagane od żydowskich kobiet. Wow.
Imigranci stworzyli amerykańsko-żydowską kulturę, która różniła się od tej z Europy Wschodniej. Była też inna od kultury, którą żydowscy imigranci wytworzyli w innych miejscach – Anglii, Francji, Palestynie. W każdym miejscu, do którego przybywali Żydzi, wytwarzali kulturę dopasowaną do swojego nowego kraju. Znaleźli sposoby, by przenieść amerykańskie słowa, amerykańskie idiomy, amerykańskie realia do swojego życia. Dla Mary Antin spełnił się amerykański sen. Poszła do koledżu, została dziennikarką i pisarką. Ukształtowała swoje życie i swój świat. Był to los żydowskiej imigrantki z jednej strony typowy, z drugiej jedyny w swoim rodzaju. Potomkowie Mary Antin żyją w Lake Luzerne w stanie Nowy Jork. Uważają się za Amerykanów. Wiara jest ich prywatną sprawą. Praprawnuczka Mary Antin jest piosenkarką country. Napisała piosenkę o swojej praprababce, o Ameryce żydowskich imigrantów. Dla niej stała się ona ziemią obiecaną. Dziś 6 milionów amerykańskich Żydów tworzy największą żydowską społeczność poza Izraelem. Dla wielu pobożnych Żydów jest tylko jedna ziemia obiecana – Eretz Izrael, biblijna kraina ich przodków. Nadzieja na powrót tam zawsze była żywa. W XIX wieku Jerozolima była pod władaniem Turcji. Od góry Syjon, synonimu miasta, żydowscy osadnicy nazywali się syjonistami. Wielu z nich było wykształconymi ludźmi. Chcieli, jak mówili, stworzyć nowego człowieka na ziemi obiecanej. Zamiast studiować pismo, zakasywali rękawy, osuszali bagna i sadzili drzewa. Przez wiele lat nie mogli uprawiać ziemi. Teraz łopaty i motyki stały się ucieleśnieniem ich determinacji. Ten człowiek stworzył program polityczny ze swojej wizji i jednolity ruch z różnych grup. Theodor Herzl. Jego rodzice byli zasymilowanymi Żydami z Budapesztu. Religia nie odgrywała dla nich niemal żadnej roli. Theodor Herzl pracował jako korespondent wiedeńskiego dziennika Neue Freie Presse w Paryżu. Francja fascynowała go. Państwo, w którym Żydzi mieli równe prawa od czasów Wielkiej Rewolucji. Wielu zajmowało ważną pozycję w rządzie i gospodarce, ale nadal istniały głęboko zakorzenione uprzedzenia wobec Żydów. W roku 1894 żydowski oficer kapitan Alfred Dreyfus został oskarżony o szpiegostwo na rzecz Niemiec. Trybunał Wojskowy skazał go na dożywotnią banicję, bez zbadania dowodów winy. Dreyfus został publicznie zdegradowany. Stale zapewniał o swojej niewinności, ale niewiele osób się tym przejmowało. Był Żydem, a więc był winny. Nawet poważne gazety pisały: śmierć Żydom, śmierć zdrajcom. Proces podzielił Francję. Theodor Herzl obserwował całą sprawę. Wybuch antysemityzmu w cywilizowanym kraju europejskim w najwyższych kręgach społeczeństwa był dla niego bolesnym wstrząsem.
W swoich artykułach wskazywał niekonsekwencje całej sprawy. Był przekonany o niewinności Dreyfusa. Jednak był w swoich poglądach odosobniony. Akta sądowe afery znajdują się w archiwum wojskowym w Paryżu. Alfred Dreyfus został uniewinniony dopiero po 12 latach w nowym procesie. W roku 1906 dowody jego winy uznano za sfałszowane. Przypuszczenia Herzla były słuszne. Afera Dreyfusa była po prostu wyrazem antysemickich resentymentów we Francji. Herzl był przekonany, że w Europie nie ma bezpiecznego miejsca dla Żydów. Asymilujcie się, a będziecie lepsi, wołają do nas z patosem. Zrobiliśmy to, ale nie możemy zmienić naszych nosów. Zapomnieliśmy nasze obyczaje i zaniedbaliśmy naszą kulturę. Co dobrego nam z tego przyszło? W oczach ludzi pozostaliśmy Żydami, a to nie tylko oznacza wyznawców wiary żydowskiej, ale synów obcego plemienia. Tylko na własnej ziemi Żydzi mogliby swobodnie kształtować swój los. Herzl napisał książkę, w której przedstawił swoją wizję. Zatytułował ją Państwo żydowskie. Rok później Herzl zwołał pierwszy kongres syjonistyczny w Bazylei. 2000 mężczyzn i kobiet, delegaci z 24 krajów odpowiedziało na jego zaproszenie. Rabini, studenci, kupcy i profesorowie postanowili opracować program rozwoju żydowskiego osadnictwa i utworzenia siedziby w Eretz Izrael. Herzl był przekonany, że Arabowie i Żydzi mogą żyć obok siebie w pokoju. I tak Bazylea stała się areną światowej historii. Po kongresie Theodor Herzl zapisał w swoim dzienniku: w Bazylei założyłem państwo żydowskie. Gdybym powiedział to dziś głośno, zostałbym wyśmiany. Ale za 5 lat, a z pewnością za 50, wszyscy to zaakceptują. Pół wieku musiało minąć, zanim ONZ zaakceptowało utworzenie państwa żydowskiego w części Palestyny. 14 maja 1948 roku Dawid Ben-Gurion proklamował powstanie państwa Izrael. Marzenia Herzla o pokojowej koegzystencji nie spełniły się. Ale dzisiejszy Izrael to współczesna demokracja, tak jak to zdefiniował. Wszyscy Żydzi bez względu na orientację religijną odtąd mieli prawo emigracji do Izraela. W tamtym czasie, podobnie jak dzisiaj, nie wszyscy Żydzi podzielali entuzjazm Herzla co do nowego państwa. Ortodoksyjni Żydzi mówili, że oczywiście istnieje plan powrotu na ziemię ojców. Święto Paschy mówi się przecież następnego roku w Jerozolimie. Ale nie ma to nic wspólnego z państwem narodowym. Jest to związane z przyjściem Mesjasza. Odrzucali więc całkowicie ideę Herzla. Drugą grupą krytyków byli ci, których nieco obraźliwie nazywano zasymilowanymi Żydami. To byli ludzie, którzy mówili o sobie: jestem Austriakiem czy Niemcem wyznania mojżeszowego. Pracowaliśmy ciężko na to, by nas zaakceptowano. I nagle ktoś przychodzi z koncepcją żydowskiego narodu i mówi: to wszystko nie tak, jesteśmy narodem, więc stworzymy sobie własne państwo. Zwolennicy asymilacji uważali, że to im tylko zaszkodzi i rozbudzi ponownie antysemityzm. W Berlinie przełomu wieków wielu Żydów patrzyło optymistycznie w przyszłość. Miasto kwitło pod względem kulturalnym i gospodarczym. Był to symbol nowej epoki także dla Żydów. 2/3 berlińskich Żydów mieszkało nad brzegami Sprewy. Większość była całkowicie zasymilowana.
Razem z tradycyjnym ubiorem odrzucili swoje obrzędy i swój język, jidysz. Nowa synagoga w Berlinie jest wyrazem tej wiary w siebie i poczucia bezpieczeństwa. Synagoga stoi przy głównej ulicy, a nie jest jak dawniej ukryta od podwórza. W tamtych czasach pojawił się zreformowany judaizm, liberalny i kosmopolityczny. Kobiety i mężczyźni modlili się i śpiewali razem. Rabini nosili czarne togi i odprawiali nabożeństwa po niemiecku. Ci ludzie nie uważali się już za Żydów w Niemczech, ale niemieckich Żydów. Rok 1914, wybuch I wojny światowej. Ludwigshafen, rok 1914. Karl Wolf, syn żydowskiego kupca, zgłasza się na ochotnika. Wiązał swoją służbę ze szczególnymi nadziejami dla siebie i wielu innych Żydów. Idę na wojnę jako Niemiec, żeby bronić swojej zagrożonej ojczyzny. Ale jako Żyd będę walczył o całkowite równouprawnienie moich współbraci. Żydzi są lekarzami, artystami i biznesmenami, ale dostęp do elit jest dla nich zamknięty. 1 300 000 Niemców zostało objętych powszechną mobilizacją. Wśród nich było 100 tysięcy Żydów. Oto fotografie Karla Wolfa z czasów wojny. Doświadczył on koleżeństwa pomiędzy żydowskimi i chrześcijańskimi żołnierzami. Zjednoczyła ich walka ze wspólnym wrogiem. Album ze zdjęciami przetrwał do dziś. Jego synowi, Polowi, udało się go ocalić i zabrać do Ameryki. Nadzieje jego ojca na docenienie postawy Żydów pozostały niespełnione. Kiedy tysiące ginęły na froncie, władze niemieckie wykonały spis Żydów powołanych do wojska. Miało to na celu zdemaskowanie Żydów jako dekowników. Statystyki wykazały co innego, dlatego pozostały pod kluczem. Odznaczenia za męstwo są słabą pociechą po rozczarowaniu żydowskich żołnierzy. Karl Wolf i wielu innych zostało zdradzonych przez kraj, dla którego narażali życie. Mój ojciec, o czym wiem z naszych rozmów na początku I wojny światowej, uważał się za przede wszystkim Niemca. Bardziej za Niemca niż za Żyda. Potężne siły w społeczeństwie niemieckim nie zaakceptowały tego wizerunku. Oto karykatury z pocztówek znad morza. Żydzi nie są tu mile widziani. Niektóre plaże ogłaszały się jako wolne od Żydów. Żydowscy obywatele byli obcy we własnym kraju. Antyżydowskie obrazki w Niemczech były często spotykane. Im więcej Żydów się asymilowało, tym gorliwiej szukano powodów, by ich nienawidzić. Antyżydowskie nastroje przerodziły się w antysemityzm. Żydzi nie byli ukazywani jako wspólnota religijna, ale jako niższa rasa i obcy naród. Nie można było przestać być Żydem. Gdybym miał zdefiniować antysemityzm, powiedziałbym, że jest to pogląd głoszący, że Żydzi są ściśle powiązaną grupą z wieloma negatywnymi cechami, szkodzącą społeczeństwu, w którym żyją, dla swoich osobistych celów. I robią to potajemnie. To bardzo ważne. Nie działają jawnie, nie można z nimi otwarcie walczyć, wszystko dzieje się w tajemnicy. A antysemitą jest po prostu ktoś, kto te działania demaskuje. Po I wojnie światowej Niemcy były w żałosnym stanie. Zraniona duma narodowa i kryzys gospodarczy stworzyły podatny grunt dla radykalnych ruchów. W roku 1933 do władzy doszli narodowi socjaliści i od razu zaczęli wdrażać swój antysemicki program. Bojkot żydowskich sklepów, rasistowskie ustawy, zakaz wykonywania określonych zawodów i wywłaszczenie.
sind sämtliche jüdische Geschäfte geschlossen. Karl Wolf był już ojcem trójki dzieci. Jak wielu Żydów uważał, że narodowy socjalizm to przejściowe zjawisko i że jego dzieci są bezpieczne w Niemczech. Hamburg, rok 1938. 9 listopada 1938 roku rzeczywistość dosięgła także rodzinę Wolfów. Członkowie nazistowskiej bojówki przyszli po Karla Wolfa. Erika Wolf jest w domu sama z dziećmi. Jej mąż poszedł odwiedzić szwagra. SA Manów nie interesowały wojenne odznaczenia Karla. Jego zasługi nie zapewniają żadnej ochrony. W chwilę później zostaje zabrany do obozu koncentracyjnego. Tej samej nocy synagogi w całych Niemczech stają w płomieniach. Żydowskie sklepy są plądrowane. 3000 Żydów trafia do obozów. Prawie 100 osób zostaje zamordowanych. Kiedy zabrano go w kryształową noc, spędził w więzieniu jakieś 3 tygodnie. Wypuścili go, bo miał dokumenty z I wojny światowej. Ale to było dla niego przebudzenie. Zrozumiał, że musi szybko wyjechać z całą rodziną. W kwietniu 1939 roku naziści dopiekli rodzinie Wolfów po raz ostatni. Chcieli się upewnić, że zamożna rodzina nie zabiera ze sobą nic cennego. Ale Wolfowie pragnęli tylko jednego – bezpiecznego życia w Ameryce. Zaręczył za nich wuj. Paul Wolf miał wówczas 9 lat. Musiał patrzeć, jak dobytek jego rodziców jest konfiskowany. Podczas II wojny światowej zostało zamordowanych 6 milionów Żydów. Paul Wolf, jego rodzice i rodzeństwo przeżyli zagładę. Paul mieszka teraz z rodziną w Kalifornii. Marzenia jego ojca o liberalnym judaizmie zostały przekazane jego potomkom. Są oni częścią społeczeństwa, ale zachowują swoją tożsamość religijną. Wspólne dziedzictwo jednoczy Żydów na całym świecie. W ich rytuałach stale ożywa tysiącletnia tradycja. Wersja polska, Studio Kompany, tekst Marta Brodala, czytała Monika Boniecka.